Poranna rozmowa Radia Opole. W porannej rozmowie witam Państwa Aneta Skomorowska-Kobza, witam także mojego gościa, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Witold Potwora. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie, dodajmy Akademii Nauk Stosowanych. Nowa nazwa. No, nie nowa nazwa, to jest inna kategoria uczelni wyższa. Dobrze, oczywiście ekonomista znany dobrze z naszej anteny. Panie profesorze, świat nakłada sankcje na Rosję. Niektórzy mówią o takim sankcyjnym blitzkriegu dosłownie, ale najnowsze informacje są takie, że również Szwajcaria postanowiła sankcje nałożyć, co jest naprawdę wyjątkowe. Szwajcaria kończy ze swoją neutralnością tym krokiem. Chyba tak, dlatego że Szwajcarzy byli mocno krytykowani w ostatnich dniach. Myślę też, że i dlatego, że właśnie mają to poczucie gdzieś tam kiedyś swojej winy w czasie II wojny światowej. Bo też, nawet wtedy oni sankcji. Nawet wtedy, nie tyle sankcji, co przechowywali tak. Majątek i też umożliwiali operacje finansowe. To wszyscy, nazistów. Wszyscy doskonale wiedzą, że przecież że Hitler kupował na przykład właśnie ropę w Rosji, albo też, że kupował części do maszyn w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej w pierwszej części wojny i między innymi dzięki temu, że te operacje były realizowane wtedy nie poprzez bankowość elektroniczną, tylko poprzez normalne banki, najczęściej szwajcarskie. I co teraz te sankcje szwajcarskie nałożone na Rosję oznaczają? No jeszcze trzeba dodać o jednej rzeczy, że jeszcze mamy Koreę Południową, czyli i Japonię, czyli cała grupa G7 generalnie, bo to niektórzy ostatnio gdzieś tam odpłynęli umysłowo, tak to można powiedzieć, gdzie podając, że Polacy nie brali udziału w spotkaniu dotyczącym sankcji, ale to było spotkanie grupy G7, czyli najbogatszych państw świata, to po prostu oznacza ni mniej, ni więcej niż to, że wywiera się bardzo silną presję na Rosję, jeśli chodzi o możliwości finansowania funkcjonowania kraju. Oczywiście Rosjanie jakby na dwa elementy chcę zwrócić uwagę. Po pierwsze na to, co mówiliśmy w loży radiowej, znaczy w audycji, w debacie związkowcy pracodawcy, czyli na to, że Rosjanie są w stanie przetrwać bardzo trudne czasy jako naród i trzeba brać to pod uwagę. A po drugie na to, że przynajmniej tak można powiedzieć PR-owo Rosjanie twierdzą, że są przygotowani, przygotowali się od dłuższego czasu. No to PR-owo mogą mówić, co im się żywnie podoba, ale co mówią wskaźniki? Bo wskaźniki to rubla, pani wczoraj widziała właśnie, tak. Że rubel drastycznie stracił na wartości, choć ja jeszcze raz przypomnę, że dla Rosjan pierwszą walutą jest niestety dolar, dlatego że jeśli ktoś ma oszczędności w Rosji, w ogóle generalnie jak ktoś kiedykolwiek rozmawiał z Rosjanami albo dokonywał jakiejkolwiek wymiany, to wie, że nikt nie mówił o rublu, tylko mówił o baksach, czyli o dolarach. Ale to na pewno uderzy, dlatego że strata tej waluty wczoraj na giełdach, zobaczymy co będzie dzisiaj, znaczy nie tyle na giełdach, co relacja rubla do dolara rzeczywiście zmieniła się w sposób drastyczny. Do tego mamy taką sytuację, że bank centralny Rosji podniósł oprocentowanie z 9,5 do 20, czyli chce jakby zahamować odpływ też rubla z systemu bankowego. Zakazał wyprzedaży akcji, nie otworzyły się giełdy. Nie otworzyły się giełdy, zobaczymy, czy dzisiaj się otworzą. To oczywiście jest sytuacja ekstraordynaryjna w Rosji, nadzwyczajna, ale sytuacja z punktu widzenia tego, co się dzieje na Ukrainie, sytuacja konieczna. To od wielu już dni, jeśli ktoś mnie pyta, mówię, że niestety to musi uderzyć w Rosjan i jako całość. To nie jest tak, że punktowo da się załatwić sprawę, nie wiem, odetnie się tych 100 oligarchów od funkcjonowania. Pamiętajmy o tym, że kiedyś taki cyniczny rzecznik polskiego rządu powiedział, że rząd się sam wyżywi, no to tak nie jest. Znaczy może inaczej, to rzeczywiście tak jest. To ci oligarchowie dadzą sobie radę, mają po kilka różnych obywatelstw, mają zdywersyfikowane te majątki, mają różnego rodzaju inwestycje, oni są na to doskonale przygotowani. Natomiast Rosjanie żyją w pewnej takiej, no nie w pewnej, no mocno, tak jak twierdzą media, nieświadomości tego, co dzisiaj tam się dzieje na Ukrainie a jeśli przeciętny obywatel tego nie doświadczy, to niestety nie mamy szans. A teraz doświadczy przez to. Teraz doświadczy, dlatego że rzeczywiście jak
kolejne firmy wycofują się z rynku rosyjskiego. Myślę, to General Motors gdzieś tam podał taką informację. Już nie chcę mówić o tych dużych koncernach. Każdy się domyślał, że koncerny te paliwowe mają interesy, ale nie każdy z nas wiedział, że te interesy trwają już po lat 30, że to są interesy związane i z Nord Stream 1, i z Nord Stream 2, i z innymi, jak się okazało, rurociągami. To znaczy Zachód sfinansował w dużej mierze przedsiębiorstwa, które tak ochoczo zarabiały na współpracy z Rosją, sfinansowały, bo tam był tak zwany, jeszcze nie wszyscy o tym być może wiedzą, w Rosji oprócz tego klasycznego budżetu jeszcze mieli taki fundusz, to się chyba nazywał odbudowy. I ten fundusz odbudowy dzisiaj jest używany oczywiście do celów zupełnie przeciwnych, to znaczy destrukcji, ale na Ukrainie. Tak jak mówię, domyślaliśmy się, najpewniej od razu dopowiedzmy, bo to trzeba słuchaczom też powiedzieć, że najpewniej dzisiaj są powołane w tych różnych przedsiębiorstwach czy funduszach inwestycyjnych, mam taką sytuację, norweski fundusz inwestycyjny się wycofuje, na pewno powołane są sztaby kryzysowe i na pewno już wiele z tych wybitnych, mówię to oczywiście ironicznie, menadżerów szuka sposobów, jak obejść różnego rodzaju sankcje. To nie jest tak, pani doskonale wie, że gdyby pani na przykład miała swoje, nie wiem, $500 000 na koncie i pani by dzisiaj chciała pójść do banku, wypłacić te pieniądze, to nie jest to możliwe. Podobnie nie jest to możliwe, że mówię sobie, wycofujemy się za godzinę z przedsiębiorstw rosyjskich, albo przedsiębiorstwa rosyjskie muszą się wycofać z finansowania naszych akcji, bo tak to jest. Bo... Więc to troszkę potrwa, ja to rozumiem, ale też zwróćmy uwagę na Niemcy, które jakby w końcu dołączyły do tych sankcji nakładanych na Rosję. Tylko oni mają o tyle problem, że są uzależnieni od rosyjskiego gazu, tak? My w Polsce jakby zainwestowaliśmy w Baltic Pipe, w gazoport, co było też mocno krytykowane jeszcze jakiś czas temu. Bardzo mocno do dzisiaj są słynne te historie, bo jeszcze dopowiedzmy, jeszcze przekop Mierzei Wiślanej, który też był taką solą albo belką w oku dla niektórych polityków. My jeszcze do końca nie zdywersyfikowaliśmy, ale jesteśmy w stanie te 40-50% dostaw gazu zapewnić z jednej strony ze złóż w Polsce, a z drugiej strony właśnie z tych inwestycji, o których mówimy, te inwestycje, które właśnie też były krytykowane, bo kiedyś była opcja bardzo prosta, gaz rosyjski jest taki sam jak każdy inny, nie ma ideologii, kupujemy tak jak wszyscy na świecie. O Niemców się nie boję, to znaczy powiem tak, dlatego że Niemcy są krajem bogatym. Cieszę się, że oczywiście, że Niemcy zmienili swoje zachowanie, bo w dużej mierze to właśnie polityka byłej pani kanclerz, no i tych byłych różnych kupionych polityków doprowadziła do sytuacji takiej, jaką dzisiaj mamy. Niemcy się uzależnili, ale Niemcy, nie wiem, czy to jest możliwe, czy mogą wstrzymać proces wygaszania swoich elektrowni jądrowych. Przypomnę, że Niemcy mają jednak bardzo mocną, rozbudowaną elektrykę, pozyskiwanie energii elektrycznej z węgla brunatnego i to jest kwestia zwiększenia mocy. Niemcy mogą bardzo szybko, w moim przekonaniu, zbudować sobie również porty do odbioru gazu. Więc załóżmy, że sobie jakoś poradzą. Ja bym jeszcze chciała... I się nimi bym nie martwił. Spytać tutaj w tej części rozmowy na antenie, na FM, jak te sankcje nałożone na Rosję wpłyną na gospodarkę Polski i gospodarkę świata, bo to działa w obie strony. Niestety wpłyną, dlatego że to też gdzieś w jakimś wywiadzie dzisiaj w nocy dla jednego z portali mówiłem, że najbardziej oberwie się, mówiąc tak brzydko, oberwie się krajom Europy Środkowej i Wschodniej, bo one nie są przygotowane do tego, nie mają takiego kapitału, nie mają know-how do tego, żeby bardzo szybko przestawić się na inną sytuację gospodarczą. My wiemy, że te skoki gazu, które jak się okazało były przygotowaniem do tej inwazji, że one bardzo mocno w nas uderzają. Mamy szczęście, że nie ma tej takiej tragicznej zimy w Polsce, ale wydawało nam się, że za kilkanaście miesięcy te ceny gazu spadną. Dzisiaj trzeba myśleć o tym, że one się mogą utrzymać, a to widzimy, że to jest dramat dla nas. Mamy trochę szczęścia w tym, że nie jesteśmy mocno związani z gospodarką rosyjską, oprócz oczywiście tych surowców. Mamy chyba 6% import z Rosji, 1,5% eksportu w strukturze, czyli to nie jest za dużo, ale my jesteśmy uzależnieni od gospodarki niemieckiej. A ta jest od rosyjskiej. A ta jest od rosyjskiej w dużej mierze i koło się jakby zamyka.
Witold Potwora jest gościem Radio Opole. Zapraszam Państwa na drugą część rozmowy na radioopole.pl. Oprócz tych sankcji nakładanych przez kraje dużej części świata na Rosję, można też spotkać takie, no nazwijmy to, akcje oddolne, czy to sklepów, czy lokali gastronomicznych, które na przykład przestają sprzedawać rosyjskie produkty albo produkty, które są teoretycznie na przykład szkockie, a w rękach Rosjan. A wiem, o jakich produktach pani mówi, ale tych produktów jest, zdaje się, dużo, dużo więcej, bo pojawiają się takie, że nawet nie byliśmy świadomi, że tam jest tak dużo kapitału rosyjskiego, ale ja przypomnę, że Rosjanie jednak gdzieś te środki musieli inwestować, że ta gospodarka jest w ogóle dość skomplikowana, dlatego że to nawet nie przypomina gospodarki chińskiej, bo tam mamy jednak tą komunistyczną partię Chin, która trzyma władzę dość ostro i nie pozwala na różne zachowania. Zresztą dość ostro, jak była słynna historia z mlekiem w proszku i że dzieci ci pochorowały się, to i prezes fabryki, który sprzedawał melatoninę, czy jakoś melaninę, tak, melaninę chyba, dostał karę śmierci i ten, który produkował to mleko skażone, też dostał karę śmierci. Tam po prostu nie patyczkują się w tych sprawach, co może się oświatłym Europejczykom nie podobać. Natomiast w Rosji mamy sytuację taką, że z jednej strony mamy pozory gospodarki rynkowej, że z jednej strony mamy konkurencyjne przedsiębiorstwa, ale na rynkach europejskich, a z drugiej strony mamy właśnie skupiony kapitał w bardzo wąskiej grupie. Mamy na przykład Moskwę, tak słyszymy o tym, która nijak ma się do prowincji rosyjskiej, gdzie jest bieda. Z drugiej strony też mamy taki kraj, gdzie na przykład Ukraińcy chętnie pracowali i szukali tam nawet chętniej niż w Polsce, czyli wydawać by się mogło, że przynajmniej są takie branże, które się tam w tym kraju rozwijały, ale takie te inicjatywy oddolne oczywiście mają sens, mają sens wywarcia presji. Już zresztą pojawiły się takie dementi ze strony niektórych polskich przedsiębiorstw, że to jest mały udział. Tak jak mówiliśmy wcześniej w audycji na antenie Radia Opole, że nagle dowiadujemy się, że nie wiem, Shell ma 20% udziałów właśnie w Rosnefcie, że BP ma gdzieś tam ileś udziałów w Gazpromie i odwrotnie, że te pieniądze to jest piękna historia z węgierskim MOL-em, którego próbowano wrogo przejąć. Rosjanie próbowali i to zastosowali bardzo ciekawą taktykę, dlatego że najpierw odkupili sobie udziały austriackiego koncernu naftowego. I my dzisiaj rzeczywiście jesteśmy trochę w takim rozdarciu, że nawet nie zdajemy sobie do końca sprawy, jak ten kapitał się przemieścił na świecie i próbujemy to jakby zdyskontować w taki oto sposób, że chcemy zbojkotować. Na pewno takiej akcji nie można krytykować, bo ona nawet można powiedzieć, jeśli chodzi o pewną mentalność, ma takie pozytywne znaczenie, tak jak też każda akcja, która mówi, żeby kupować produkty tylko polskie. Czy można już mówić o krachu na rosyjskiej gospodarki? Pani, to jest tak, gdybyśmy przyjęli, że te dane statystyczne, które Rosja podaje, są prawdziwe, no to pewno po takiej blokadzie, choć ona nie jest do końca spójna, dlatego że my na przykład nie wiemy, SWIFT to jest dobry przykład. Wydawało się, że to ma dotknąć wszystkie banki rosyjskie, a zdaje się, że są takie informacje, że dotyka około 50, może 70% banków, że są banki, które są z tego wyłączone. Są też informacje o tym, że Rosjanie bardzo szybko ten SWIFT zastąpią innym systemem. U siebie, zdaje się, mają wdrożony inny, zresztą oni chcieli też, to wszyscy wiedzą, teraz też pojawiła się taka akcja na Facebooku o oceny hoteli, że też oceniając hotele rosyjskie, żeby pisać, że trwa wojna na Ukrainie, żeby wytłumaczyć Rosjanom, co faktycznie się dzieje. Natomiast to trzeba do psychologów społecznych, do socjologów trzeba odesłać osoby, które chcą zanalizować, jakie postawy Rosjan. Natomiast w moim przekonaniu
wydaje mi się, że te wszystkie elementy, te blokady, które świat stosuje, one jednak wpłyną na gospodarkę rosyjską w kategoriach może długofalowych. No, każdy ma nadzieję, że nie wiem, nastąpi przewrót pałacowy w Rosji i wtedy będzie można powrócić do normalnej gospodarki. Natomiast ja niestety obawiam się tego, o czym mówiłem na początku naszej rozmowy, że gdzieś w różnych tych konfiguracjach, tych biznesowych, że te związki są tak silne, 20-30-letnie, że tam są relacje też niestety przyjacielskie między wielkimi tymi oligarchami a światem finansjery Zachodu, że będzie się próbowało znaleźć na przykład takie kraje, które nie uczestniczą w tym bojkocie. Mamy zresztą postawę Chin bardzo zmienną, bo oni najpierw wystąpili z taką sugestią, że Rosjanie robią źle, a dzisiaj mówią, że Zachód robi źle. No to jest klasyka, można powiedzieć, przywódców chińskich, czyli wykorzystywanie. To zresztą jest klasyka każdego polityka, który przede wszystkim powinien myśleć o własnym swoim kraju. Oczywiście nie mówię to o Rosjanach. Natomiast i to uderzenie może być mocne, natomiast czy ono wpłynie na zahamowanie tych działań wojennych, tego nie wiem, dlatego że normalnie... Nie mają jeszcze jakieś rezerwy? Mają skąd te pieniądze brać? Czy to jest tak, że te nałożone teraz sankcje spowodują, że nie będą mieli z czego finansować kolejnych działań wojennych? Taka bardzo ciekawa sytuacja, mogłem to nawet powiedzieć wcześniej. Otóż w 1997 roku Nagrodę Nobla otrzymało dwóch takich ekonomistów amerykańskich. Pominę milczeniem. Oni założyli taki fundusz inwestycyjny, ale dostali nagrodę za analizę trendów. No i ten fundusz inwestycyjny w 98 roku zbankrutował, dlatego że w 98 roku zbankrutowała właśnie Rosja. Rosja już raz przeżyła taki potężny krach gospodarczy, on nie był związany z wojną. Wydaje się, że Rosjanie właśnie wyciągnęli wnioski z tego krachu, stąd na przykład zdywersyfikowali swoje rezerwy walutowe i mieli, kiedy okazało się, że Amerykanie nie chcą odkupywać od nich obligacji amerykańskich albo nie chcą wymienić na przykład teraz dolarów, które zgromadzili Rosjanie, to część z tych swoich rezerw przewalutowali na junany już wcześniej. Mają duże rezerwy oczywiście złota, a przede wszystkim mają duże rezerwy buty, takiej klasycznej, to znaczy mają duże rezerwy tego, że chcą podbić cały świat. I to nie jest wąska grupa tylko ludzi na Kremlu, ale to jest duża część Rosjan po prostu tak myśli, że im się należy, bo kiedyś pokonali na przykład Hitlera i im się należy to, żeby być takim samym wielkim państwem jak Stany Zjednoczone. Mieli na to szansę, na razie nie wykorzystali, będą mieli prawdopodobnie szansę, dlatego że ja cały czas mam nadzieję, że ta wojna w istocie rzeczy będzie przez Rosję przegrana i wtedy będą mogli z powrotem myśleć, mając takie bogactwa naturalne, będą mogli spokojnie myśleć o rozwoju swojej gospodarki, tylko na innych zasadach. No to jest droga w moim przekonaniu donikąd. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Opole. Ekonomista Witold Potwora był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Poranna rozmowa Radia Opole.